To, co się będzie działo w Sopocie między 28 a 30 września, będzie tak interesujące, że można liczyć na przyjazd na najciekawszych ludzi, nie tylko zresztą z Polski, nie tylko z Europy i ze świata. Mamy tam wielkie nazwiska. Myślę, że taką osobą, która wzbudzi ogromne zainteresowanie, będzie Nuria Rubini, bo no to jest ten człowiek, który przewidział kryzys. Mamy też Sylwia Łamcona, laureatkę Nagrody Nobla w ekonomii w 2009 roku. Mamy oczywiście całą rzeszę byłych polityków, ponieważ właśnie chcemy, żeby to była otwarta dyskusja i nie chcemy, żeby to, co się w polityce dzisiaj dzieje, żeby to się bezpośrednio przekładało na forum. W związku z tym są byli komisarze, tacy jak Günther Verheugen chociażby. Będzie profesor Buzek, jest szefem Rady Programowej, będzie prezydent Van Rompuy, będzie Barroso, będzie premier Tusk, będzie prezydent Komorowski, ale również zapraszamy dziennikarzy, bo chcemy rozmawiać o tym, jak demokracja wpływa na media, jak media wpływają na demokrację. Pewnie łatwiej byłoby powiedzieć, kogo tam nie będzie. Wszyscy tam będą.